Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 120 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w Zgierzu i powiecie na bieżąco relacjonującą wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum poza siecią kablową można także oglądać przez internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2, telefon 42 716 16 90, reklama i redakcja programu lokalnego Zgierz, ulica Chorza 6, telefon 512 100 520. Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Hultaje, po ciemku jeżdżą, ale w okularach iDrive. Mądrze. Zobacz więcej na iDrive.pl. Oszczędź swojemu dziecku stresu. Zapisz się do pierwszej prywatnej szkoły podstawowej w Zgierzu. Szkoły bez dzwonków. Posiadamy wszystkie uprawnienia szkoły publicznej, lecz oferujemy znacznie więcej. 4 języki do wyboru, nauka poprzez zabawę, małe kameralne klasy, dłużej niż w innych szkołach czynne świetlice. A wszystko to za naprawdę niskie czesne. Już od 200 zł miesięcznie. Dla rodzeństw jeszcze taniej. Postaw na swoje dziecko. Postaw na przyjazną mu edukację. Pierwsza prywatna szkoła podstawowa w Zgierzu. Szkoła inna niż wszystkie. Witam w ten niestety chłodny i słodny środowy wieczór. Jest 20 września, Cezary Adamski. Zaczynamy wydarzenia Telewizji Centrum. A oto niektóre tematy na dziś. Pacjenci z przychodni pulmonologicznej w Zgierzu jak co roku obawiają się o losy swojej poradni. Tym razem czarne chmury nad placówką zebrały się za sprawą ustawy o tak zwanej sieci szpitali. Co bez niej? Jak to by wyglądało? Gdzie no bardzo źle. Bardzo źle trzeba było dojeżdżać, nie wiem, czy do Łodzi, czy do Łagiewnik. Pokażemy też nasze miasto sprzed pół wieku, które stało się kanwą zgierskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Każda edycja tego przedsięwzięcia ma swoje hasło, swój taki tytuł, motto przewodnie i w tym roku to jest Krajobraz Dziedzictwa, Dziedzictwo Krajobrazu. Od 1 października wejdą w życie przepisy ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali. Nowe rozwiązanie ma według rządu usprawnić system opieki zdrowotnej, w tym poprawić pacjentom dostęp do leczenia specjalistycznego w klinikach. Zmiany mają także na celu ujednolicenie świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Jednak wraz z reformą pojawiły się obawy o przyszłość takich placówek jak przychodnia pulmonologiczna w Zgierzu, o której istnienie bój toczy się praktycznie każdego roku. O tym więcej w materiale Emilii Okupskiej. Losy mieszczącej się przy ulicy Długiej przychodni pulmonologicznej już od wielu lat budzą emocje. Zły stan budynku już niejednokrotnie miał przesądzić o jej istnieniu na terenie naszego miasta. Poradnia jest jedynym tego rodzaju miejscem w naszym mieście. Z jej oferty korzystają nie tylko mieszkańcy Zgierza, ale także Głowna czy Aleksandrowa Łódzkiego.
Zaczęliśmy korzystać. Nie korzystaliśmy, bo nie jesteśmy ze Zgierza. Jesteśmy z Aleksandrowa, ale korzystamy. Każdy ośrodek zdrowia to jest takie, że tak powiem, rozładowanie ludności. Nie trzeba tak długo czekać. Nie czekałam tutaj. Bardzo szybko, sprawnie dostałam się. W Łodzi na pewno musiałabym czekać tygodniami na pulmonologa. Natomiast tutaj z dnia na dzień. Naprawdę, powinna to być nawet wyremontować. Jestem za tym. Co do Łodzi, ciężko by dojeżdżać. O, no na pewno. Bardzo źle trzeba było dojeżdżać, nie wiem, czy do Łodzi, czy do Łagiewnik. Bardzo, bardzo jestem zadowolona, bardzo mili lekarze i pielęgniarki, także mi odpowiada. Przecież społeczeństwo, jesteśmy mieszkańcami ludzi starszych i cierpią. Także tu, bo tu kiedyś nawet była właśnie. Jest do tej pory, jeszcze. Jeszcze jest, no i niech będzie, żeby została naprawdę, bo każda poradnia, czy to dla dzieci, czy dla nas dorosłych, to kłopoty są przecież, ale jeszcze to jest bardzo ważna przecież ta poradnia. Na początku przyszłego miesiąca wchodzi w życie ustawa dotycząca tzw. sieci szpitali. To znowu pojawiły się głosy, jakoby przychodnia pulmonologiczna z ulicy Długiej miałaby przestać istnieć. Poradnia pulmonologiczna jest poradnią, która znalazła się poza siecią szpitali, ale to nie oznacza dla pacjentów żadnych zmian, przynajmniej w najbliższym czasie. Do 30 czerwca ze wszystkimi poradniami specjalistycznymi, które znalazły się poza siecią szpitali, to są poradnie zarówno istniejące przy szpitalach, jak i poradnie po prostu, które są samodzielnymi placówkami medycznymi. Ze wszystkimi takimi placówkami fundusz podpisał aneksy do 30 czerwca 2018 roku. Oznacza to, że do tego czasu pacjenci mogą korzystać ze świadczeń oferowanych przez te przychodnie. Wciąż jednak warunki lokalowe nie są na tyle odpowiednie, by mieć pewność, że po zakończeniu kontraktu w czerwcu przyszłego roku poradnia będzie dalej funkcjonowała na terenie naszego miasta. Sanepid wydał decyzję nakazu remontu i dostosowania tych pomieszczeń, co jest dość trudne do realizacji w trakcie pracy poradni, więc są robione tylko bieżące remonty i konserwacje. I dzięki temu uzyskiwana jest prolongata terminu wykonywania tych prac. Na chwilę obecną jest to do końca 2017 roku, do końca grudnia. Bez względu na ten termin ośrodek zdrowia powinien dalej funkcjonować. Natomiast w przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia rozpisze konkursy ofert dla placówek medycznych. Jeśli poradnia pulmonologiczna z Długiej zostanie do niego zgłoszona, a następnie wybrana przez NFZ, to wówczas od 1 lipca wszyscy wymagający opieki w tym zakresie mogą leczyć się na terenie naszego miasta. Jeśli jednak przychodnia nie uzyskałaby kontraktu, to wówczas mimo znakomitych specjalistów i fachowej opieki, pacjenci ze Zgierza, Głowna, Aleksandrowa będą zmuszeni dojeżdżać do Łodzi. W ubiegłym roku w placówce leczyło się blisko 15 tysięcy pacjentów. Ta liczba mówi sama za siebie, jak bardzo przychodnia pulmonologiczna potrzebna jest w Zgierzu. Sezon drogowych remontów w gminie Zgierz rozpoczął się na dobre już jakiś czas temu. Asfaltem oraz emulsją i grysem uzupełniane są ubytki na gminnych drogach. W trakcie kapitalnego remontu jest na przykład ulica Spółdzielcza, która łączy Dąbrówkę z Rosanowem. Mieszkańcy zarzucają jednak wójt Barbarze Kaczmarek, że bardziej pali się do inwestycji w rejonach, gdzie ma swój elektorat. Ta jednak stanowczo zaprzecza. Rafał Woźniak sprawdzał, jak jest naprawdę. Jak podkreśla Barbara Kaczmarek, wójt jednej z największych gmin w województwie łódzkim, inwestycji drogowych w tym roku jest dużo. Mieszkańcy Rosanowa i Dąbrówki będą już niedługo mogli cieszyć się z wyremontowanej drogi. Chodzi o ulicę Spółdzielczą, która zapewni też dojazd do ważnych terenów inwestycyjnych. Na tej drodze remonty w gminie jednak się nie kończą. Wykonywana jest również potężna droga od drogi 702 na Dąbrówce Kasztanowa, łącząca drogę Łanową-Sadową do trasy na Gdańsk, czyli do trasy krajowej i również prowadząca do łódzkiej strefy ekonomicznej na Polach Ludźmierskich, będąca łącznikiem, gdzie weszli już inwestorzy i te tereny właściwie są już łódzkiej strefy ekonomicznej wszystkie sprzedane i są w trakcie zagospodarowywania. Gmina również wybudowała drogę Skotniki-Janów. Na tą inwestycję czekali szczególnie mieszkańcy pobliskich miejscowości. Wracając jeszcze do ulicy Spółdzielczej, jedna z mieszkanek dziwi się, że zdecydowano się wybudować tak szeroki chodnik. Niepotrzebny jest taki szeroki chodnik, chyba że to będzie wykorzystane do czegoś innego, jeszcze na ścieżkę rowerową czy coś, ale jako przechodni chodnik
to dla mnie jest zbyteczne pieniądze, bo tam ludzie nie mieszkają i tam można, ja nie wiem ile miesiąców ludzi przechodzi, 5, 7. Mieszkańcy liczą także na remont ulicy Długiej. Jest to przedłużenie Ciosnowskiej aż po ulicę Główną w Rosanowie. Jest w stanie fatalnym. Dziurawa, łatana, wąziutka. No, ani piesi nie mają miejsca, ani osoby z psami, a tu jest większość działek letniskowych, jak również mieszkańców. Tutaj to jest porażka, ten odcinek. Fatalnie, tak jak Państwo widzicie. Póki co na remont drogi nie ma wystarczających środków. Mieszkańcy są jednak wdzięczni za wybudowanie oświetlenia na Długiej. Pojawiają się również głosy krytyki. Między innymi zarzuca się wójt gminy Zgierz, że chętniej wydaje pieniądze na remonty w tych rejonach, gdzie ma swoich wyborców. Wykonujemy na całym terenie. Przez te 3 lata wykonaliśmy na prawie w każdym terenie drogi, w każdym okręgu wyborczym i robimy tam, gdzie naprawdę są one najbardziej potrzebne i gdzie one też tworzą ciągi dróg, bo musimy robić ciągi dróg, żeby te drogi były wszystkie w ciągu dojazdowe, a drogi boczne będziemy wykonywać no wtedy, kiedy zrobimy tą główną infrastrukturę drogową. Budżet gminy Zgierz wynosi 57 milionów. Na inwestycje przeznaczono 15 milionów. Barbara Kaczmarek zaznacza, iż jest to spora kwota, ponieważ jak mówi, jej poprzednicy wykonywali inwestycje tylko za 3 miliony. Kierowcy na co dzień poruszający się ulicą Miroszewską skarżą się na zły stan drogi i mostu nad Bzurą. Ich zdaniem dewastowana jest przez ciężkie pojazdy ciężarowe. Tirów na drodze przybyło wraz z rozpoczęciem remontu na Śniechowskiego. Pomimo znaku zakazującego tam wjazd pojazdów powyżej 3,5 tony, kierowcy nagminnie nie stosują się do niego, świadomie łamiąc przepisy. Do niedawna ciężarówki jadące przez Zgierz jeździły ulicą Śniechowskiego. Teraz z powodu remontu jadą m.in. ulicą Miroszewską i to pomimo znajdującego się tam ograniczenia tonażowego. Ten mostek to jest banalna sprawa, wybudować nowy za niewielkie pieniądze, bo jestem budowlańcem. Wie pan, cały czas jest tam. Nie mają, uchylają się, cały czas jest tylko, proszę pana, nie ma pieniędzy. Ze względu na nośność mostu nad Bzurą na ulicy postawiono znak ograniczenia tonażu do 3,5 tony. Mimo ograniczeń codziennie przejeżdża kilkadziesiąt ciężarówek. Miasto ma jednak plan, jak temu zaradzić. Planujemy zmianę trochę organizacji ruchu na tym odcinku. Chcemy wprowadzić ograniczenie wysokościowe, aby jeszcze ograniczyć, jeżeli ktoś nie zauważy, że tam jest 3,5 tony, zakaz, żeby ograniczyć ruch samochodów cięższych. Planuje się postawienie bramki wysokościowej wraz z monitoringiem, żeby ewentualnie namierzyć potencjalnych sprawców uszkodzeń mostu. Policjanci wiedzą o problemie i w każdej wolnej chwili patrolują ten rejon, zwracają uwagę na te wykroczenia oraz wszystkie inne i karają kierowców, którzy naruszają ten zakaz. Ilość aut na Miroszewskiej na pewno zmniejszy się wraz z zakończeniem prac na Śniechowskiego. Planowano zakończyć remont do 30 września, ale już wiadomo, termin ten prawdopodobnie zostanie wydłużony. Znawca ekonomii, prawa, historii i literatury, a przede wszystkim twórca umowy zgierskiej, Rajmund Rembieliński, stał się patronem pierwszego w historii naszego miasta konkursu Zgierski Przedsiębiorca Roku. Od 15 września wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury i powalczyć o prestiż. Na patrona święta zgierskich przedsiębiorców został wybrany Rajmund Rembieliński, człowiek, który w sposób znaczący wpłynął na rozwój przemysłu zgierskiego. To m.in. dzięki niemu w 1821 roku podpisano tzw. umowę zgierską, regulującą prawa i obowiązki osiedlania się w mieście 300 sukienników. To właśnie Rembieliński umożliwił Zgierzowi prężny rozwój. Prezydent miasta Zgierza podjął taką inicjatywę, aby docenić zgierskich przedsiębiorców. I wydaje się, że nie można było znaleźć lepszego patrona i lepszej nazwy konkursu, jak nagrody imienia Rajmunda Rembielińskiego, byłego mazowieckiego wojewody, który jest tak naprawdę twórcą osadnictwa włókienniczego na ziemiach naszych. Zorganizowanie konkursu to m.in. forma wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarczą, tak by miały najbardziej komfortowe pole do prowadzenia swojej działalności. Jednocześnie władze Zgierza chcą podkreślić, że dostrzegają i doceniają wysiłki tych, którzy mogą stanowić wzór i motywację dla innych.
Zgłaszać się mogą wszyscy przedsiębiorcy, którzy na terenie miasta Zgierza prowadzą swoją działalność, którzy zarówno sami uważają, że zasługują na nagrodę, na wyróżnienie na terenie miasta Zgierza, jak i inni mieszkańcy, którzy widzą takie firmy, mogą jak najbardziej również tych przedsiębiorców zgłaszać. Tym samym organizacje powalczą o zwycięstwo w czterech kategoriach: Przedsiębiorca Roku, Filantrop Roku, Debiut Gospodarczy Roku oraz o nagrodę specjalną, która zostanie przyznana w wyniku głosowania mieszkańców. Nie prezydent, nie kapituła, a przyznają mieszkańcy naszego miasta i będą mogli głosować na wszystkich przedsiębiorców, którzy zostaną do tego konkursu zgłoszeni. Jak kapituła zakończy pracę, wtedy będzie ogłoszony termin głosowania. Zwycięskich przedsiębiorców czeka oczywiście nagroda. Nagrodą będzie przede wszystkim statuetka oraz prestiż przedsiębiorcy najlepszego w poszczególnych kategoriach na terenie miasta. Będzie można używać również nazwy związanej z konkursem. Będą ci przedsiębiorcy promowani w każdej możliwej sytuacji, gdzie miasto będzie również występować. My także zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w konkursie, który być może na stałe wpisze się do zgierskiego kalendarza wydarzeń. Organizatorzy na formularze czekają do 15 października. Już tradycyjnie we wrześniu obchodzimy Europejskie Dni Dziedzictwa. W sobotę w salach wystawienniczych Muzeum Miasta Zgierza odbył się wernisaż wystawy Krajobraz Dziedzictwa – Dziedzictwo Krajobrazu – Zgierz sprzed pół wieku w fotografii Lecha Baczyńskiego. Wydarzenie o tak sformułowanym temacie miały za zadanie pokazać krajobraz jako zapis działalności pokoleń naszych przodków. Różne historie i tradycje, z których przez wieki tkany jest krajobraz kulturowy wiążący to co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. W Zgierzu Dni Dziedzictwa obchodzono już po raz czwarty. Myśleliśmy dość długo nad tym, co by można było pokazać i nawiązaliśmy współpracę z panem Lechem Baczyńskim, zresztą bardzo dobrze zgierzanym, znanego zgierskiego artysty, fotografika. Zapytaliśmy się, czy nie chciałby czegoś pokazać. Powiedział, tak, mam z lat 69-70 kilka rolek filmów. Może będą się nadawać. No jak zobaczyliśmy, zachwyciliśmy się tym, co one prezentowały, co one przedstawiały. Wystawa ukazuje miasto, którego już nie ma. Miasto z pana Lecha młodości, które zmieniło się bezpowrotnie. Twórca prezentuje nigdy wcześniej niepublikowane i niewystawione publicznie czarno-białe fotografie reportażowe ze Zgierza. Miejskie krajobrazy, ludzie, zdarzenia, które stają się naszym dziedzictwem. Dla młodszych pokoleń są zamierzchłą historią, a dla tych starszych sentymentalną podróżą do czasów beztroski. Są to zdjęcia, pochodzą z lat 1967-1972, mniej więcej z tego okresu. Wtedy, kiedy ja byłem piękny, młody, zdawałem maturę i biegałem już, wydawało mi się wtedy jako doświadczony fotograf po mieście, bo zdjęcia zacząłem robić mając chyba 15 lat, kiedy trafił w moje ręce aparat 6x6 polskiej produkcji, chyba jedyny polskiej produkcji aparat marki Druch. To był pierwszy aparat. Potem zacząłem sam wywoływać też klisze, bo miałem znajomych fotografów, zresztą mój ojciec w czasie wojny też fotografią się zajmował. Zwiedzający byli pod wrażeniem. Dla wielu Zgierzan to powrót do czasów młodości. Podziwiamy tego pana właśnie za fotografię. On często publikuje te fotografie, nawet na Facebooku obserwujemy. Po prostu są piękne. Pamiętamy, tam nawet mój dom jest. Prawdę powiedziawszy, jesteśmy turystami w Zgierzu i szczęśliwie się złożyło, że wchodząc do muzeum mogliśmy wejść na tą piękną wystawę, która dokumentuje, jak sądzimy, w piękny sposób, to widzimy historię państwa miasta. Bardzo ciekawe prace wykonane pod każdym względem. Wystawa autorstwa Lecha Baczyńskiego była także częścią odbywającego się w ramach zakończenia lata spektaklu Światło i Woda. Mieszkańcy mogli obejrzeć sentymentalne fotografie starego Zgierza na specjalnie przygotowanych ekranach w Parku Miejskim. Wystawę fotografii można oglądać w muzeum do końca października. Rok temu, w pierwszych po wakacyjnej przerwie wydaniach programu lokalnego, gdy prezentowaliśmy prognozę pogody, zapowiadaliśmy temperatury do 26-27 stopni. Ten rok nie jest niestety dla nas tak łaskawy, a dziś było wręcz zimno. Jak będzie w kolejnych trzech dniach? Sprawdźmy.
Najbliższej nocy temperatura spadnie do jedynie 8 stopni Celsjusza. W czwartek będzie co prawda dwa razy więcej, lecz na przejaśnienia możemy liczyć jedynie do południa. Deszczu ma być z dnia na dzień coraz więcej. Na słońce nie mamy co liczyć pojutrze i w sobotę, choć w ciągu dnia słupki rtęci pokażą 15-16 kresek. Wiatr słaby, wiać będzie z północy. Ciśnienie na szczęście od jutra zacznie rosnąć, w weekend osiągnie poziom ponad 1020 hektopaskali. I to wszystko na dziś w serwisie informacyjnym. A ja dziękuję już za uwagę. Na kolejne wydanie programu lokalnego zapraszam w piątek o 18:30. Sympatycznego wieczoru życzę. Pozdrawiam. Weź udział w akcji salonów Italo Optica. Dobry wzrok na szkolny rok. Jesteś uczniem podstawówki, gimnazjum, liceum lub technikum? Zbadaj wzrok u swojego okulisty lub w Italo Optica. Wybierz i kup oprawy okularowe z pomocą specjalisty w wybranym salonie Italo Optica. Plastikowe szkła okularowe z antyrefleksem i filtrami UV otrzymasz w cenie oprawki. Zgierz. Długa 45, Gałczyńskiego 40. Infolinia 42 715 55 55.